Konrad Strykowski. Słuchaj, ja wiem, że byście się ewakuowali, ja jestem do twojego domu, tutaj nic nie grozi, nie, niczego się nie musicie obawiać. Jestem przy samej bramie, ale chciałem tylko ci powiedzieć, znalazłem telefon, moim zdaniem to jest twojego wnuka Natana. Masz takiego wnuka? To ja mam ten telefon w kieszeni. Bo... Dobra, to słuchaj, Maryj, a może gdzieś go tutaj wam włożę? Ja jestem... To słuchaj. A następne takie gospodarstwo po lewej stronie za to jest Edka Wiśnie, są Edka Wiśnie. Nie. Na stacji pani w ogóle nie ma zagrożenia i u ciebie też śmiało powiedz tam rodzinie, nie ma żadnego zagrożenia i za parę godzin będzie decyzja, że wy będziecie mogli wracać. Nie? No wiem. Dobra, zaraz składam ten telefon. Dobra, dziękujemy. Jak poszedł tam z powrotem? W jednym z domów, który zaczyna się troszeczkę tam palić, jest ogrzewanie gazowe z tej rury. To jak to zrobić teraz? No to idzie pan ze mną? Dobra.